Przedstawione materiały pochodzą głównie z przekazów ustnych, dlatego warto mieć to na uwadze, że łatwo takie materiały nadinterpretować lub czegoś niedoszacować. Nie jest to stricte historia, która była zbadana pod kątem każdego źródła itd., gdyż na przykład wiele gazet życzy sobie wprowadzenia opłaty za dostęp do swoich starych materiałów, a nawet kiedy grzebie i próbuję sprawdzić, gdzie tą opłatę należy złożyć, to wywala mnie na jakieś niedziałające serwery. Jak to się stało, że od 12 lat bezrobotny Krzysztof Konanowicz w roku 2006 stał się ogólnopolską gwiazdą, o której pisały nie tylko media krajowe, ale również zagraniczne? Czy mogła być to zasługa jedynie jego nieszablonowej osobistości i kraciastego swetra? Nie. Na celebrycki sukces Konanowicza złożyło się mnóstwo małych i większych czynników. Postaramy się omówić te najważniejsze. Walentynki 14 lutego 2005 roku powstaje globalny serwis filmami YouTube. Początkowo wcale nie wydaje się być liderem, a tym bardziej przyszłym hegemonem rynku wideo w internecie. Jednak bez tego ogniwa expose w telewizji Yard przeszłoby bez echa. Również w 2005 roku powstaje debiutancki album pod tytułem Terapia Szokowa Grupy Operacyjnej. Gdyby ten debiut nie wyszedł, gdyby grupa operacyjna nie zaistniała, to pamięć o Konanowiczu byłaby bardzo, bardzo krótka, ponieważ kawałek, a przede wszystkim teledysk Nie będzie niczego sprawił, że Konanowicz utrwalił się w ludzkiej świadomości, a dodatkowo doszło kilka kolejnych spotkań. Krzysiek znowu był na językach całej Polski. Wrzesień 2005. Adam Stanisław Czerzetkowicz kandyduje na posła z list Polskiej Partii Narodowej, Leszka Bubla. Dzień w dzień stoi po 8 godzin z wielkim transparentem w środku Białegostoku i zbiera podpisy na rejestrację list. Nie jest to łatwe. Zdarza mu się próbować przekonać do poglądów narodowych przechodnia, który odpowiada mu: ale ja nie jestem Polakiem, ja jestem prawosławnym. Rozumiecie, taka specyfika regionu. W międzyczasie PiS próbuje go podkupić, oferując mu pracę, ale ten odmawia im, bo nie zgadza się z ich postulatem dalszego utrzymywania polskich wojsk w Iraku i w Afganistanie. Co ciekawe, jakaś gazeta, nawet nie pytając go, po co tam stoi, opisała go w prasie, że zbiera podpisy, bo jest chciwy i chce zarobić na pracy w komisji wyborczej. Oczywiście prawda była taka, że zbierał, bo sam startował. Czerzetkowicz w ogóle miał pecha do prasy, zanim jeszcze zaczął działać szerzej politycznie. W poprzednim sezonie wyborczym, gdy Kwaśniewski przyjechał do Białegostoku, Czerzet i kilka innych osób zagłuszało go gwizdkami. Znów pojawił się na zdjęciu jako anonimowy człowiek z jakimś takim chorym tekstem, że Amerykanie zapłacili po $20 ludziom, żeby zagłuszać Kwaśniewskiego. Każdy, kto kiedykolwiek robił cokolwiek w polityce, wie, jak ciężką pracą jest zbieranie wspomnianych już podpisów. Przy okazji zbierania więc Czerzetkowicz zagajał różnych ludzi i w ten właśnie sposób poznał Marka Czerniawskiego. W ten sam sposób zaznajomił się również z innymi ludźmi, z którymi razem już w następnym roku będzie tworzył partię Podlasie XXI wieku. Jednak to przyszłość. Obecnie w tych wyborach 2005 roku ugrupowanie, z którego startował, Polska Partia Narodowa, w skali kraju uzyskała poparcie wielkości 4 promili. Gorący czas wyborczy skłania Konanowicza do działania. Zgłasza się do Marka Czerniawskiego, który pisze o tym tak. W roku 2005 przygotowywałem spotkanie z mieszkańcami miasta kandydata na prezydenta RP Adama Słomki. Ogromne żółte plakaty zapowiadały debatę prezydencką w hotelu Branickich. Konanowicz dokładnie obkleił nimi centrum miasta, a frekwencja była wysoka. Oczywiście Konanowicz nie byłby sobą, gdyby nie wydziwiał za moimi plecami do Adama Słomki, proponując siebie jako szefa ruchu. Warto wspomnieć, że spotkanie ze Słomką w Białymstoku odbywało się w wieczór poprzedzający katastrofę pod Jeżewem. Tutaj się wtrącę i dodam, że to jest właśnie ta słynna katastrofa, którą Konon poruszył w telewizji Yard. Bo jakie mamy drogi? Jakie mamy?
co się stało się pod Jerzewem, co się stało się. Puśćmy sobie coś więcej o zdarzeniu pod Jerzewem, bo mnie, jak pewnie większość w ogóle, strasznie śmieszyło słynne co się stało się pod Jerzewem do czasu. Do czasu, gdy zobaczyłem o nim materiał. Pan najtragiczniejszy od 11 lat wypadek autokaru na trasie Białystok-Warszawo. Zginęło 12 osób, a ponad 40 jest rannych. Większość ofiar to licealiści z pierwszego LO w Białymstoku. Niedaleko Jerzewa autobus zderzył się czołowo z ciężarówką. Zderzenie było tak silne, że autokar zatrzymał się w poprzek drogi i zapalił. Ofiar śmiertelnych może być więcej, bo nie wszystkie szczątki zostały zidentyfikowane. Pod szpitalem w Białymstoku, gdzie znajdują się ranni w wypadku, jest nasz reporter Jacek Gasiński. Jacku, powiedz, w jakim stanie znajdują się ranni? W tej chwili w Białymstoku i w pobliskim Zambrowie jest w sumie 19 osób poszkodowanych w wypadku. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzy z tych osób przeszły dosyć poważne operacje, ale tak jak powiedziałem, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W najpoważniejszym stanie jest jedna dziewczyna, która została przewieziona śmigłowcem do Siemianowic Śląskich. Ze względu na rozległe poparzenia trafiła do tamtejszej kliniki leczenia poparzeń i na temat stanu zdrowia i życia tamtej dziewczyny lekarze na razie nie chcą się wypowiadać, nie chcą prorokować. Wiadomo tylko tyle, że bezpośrednio po wypadku, tak jak powiedziałaś, do szpitali trafiło około 40 osób. Policja wciąż nie wie, jak doszło do wypadku. Wiadomo tylko tyle, że młodzież jechała na pielgrzymkę do Częstochowy, by pomodlić się o pomyślnie zdane egzaminy maturalne. Autobus z licealistami jechał z Białegostoku. Od strony Warszawy nadjeżdżał tir z lawetą, na której był ciągnik siodłowy i auto osobowe, za nim bus. Według kierowcy busa autobus nagle zjechał na środek jezdni, według innych świadków usiłował wyprzedzać. Doszło do czołowego zderzenia, chwilę później autokar stanął w płomieniach. Ci, którzy nie zginęli i mogli się wydostać, wyskakiwali przez szyby, pomagali innym rannym wydostać się na zewnątrz. Pozostali ranni są w szpitalach w Białymstoku i w Zambrowie. Rodzice dzieci, które nie trafiły do szpitali, przyjeżdżali na miejsce katastrofy. Zginęli uczniowie maturalnej klasy pierwszego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku, dwaj kierowcy wiozącego ich autokaru i kierowca ciężarówki, z którą ten się zderzył. Dziś mówiono o 11 albo 13 ofiarach śmiertelnych, ale lista nie została jeszcze zamknięta. Jeszcze nie wiadomo, ponieważ stan zniszczenia pojazdów jest dość duży. Identyfikacja i liczenie odnalezionych szczątków ofiar tragedii może potrwać nawet do niedzieli. Według relacji pana Czerniawskiego, Adam Słomka już dzień przed tragedią mówił, że warunki drogowe na wysokości Jerzewa były fatalne, ale jednak do brzegu. Wybory nie powiodły się pomyślnie kandydatowi wspieranemu przez Czerniawskiego i Kononowicza. 41-letni Adam Słomka z wykształceniem wyższym pedagogicznym, startujący pod hasłem Polska dla Polaków, zajął ostatnie miejsce. Lepiej już wyszedł kandydat wspierany przez Rzetkowicza, Leszek Bubel, startujący pod hasłem Nie lewica, nie prawica, tylko Polska. Z wynikiem 0,13%. Gdy zakończył się sezon wyborczy, wydawało się, że będzie czas na refleksję i chwilę wytchnienia, a tu nagle Czerzutkowiczowi na chatę wbija policja. Zostaje wyciągnięty z domu na dołek pod zarzutem nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych. Sam Adam skarży się, że nadużyto na nim środków przymusu bezpośredniego. Jego aresztowanie było częścią policyjnej akcji, która ciągnęła się jeszcze w następnym roku. Za Gazetą Współczesną. W toku śledztwa okazało się, że podejrzani zamieszczali karalne treści na plakatach, ulotkach i w internecie oraz kolportowali czasopismo Front Prawdy. 12 czerwca obydwoje przesłuchał prokurator. Przedstawiono im zarzuty dotyczące nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym oraz znieważanie grup ludności z powodu na jej przynależność narodową. Czerzutkowicz i jego narzeczona nie przyznali się. Zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano im paszporty. Prokuratura dotarła też do dwóch innych wydawnictw, z którymi są związani: ABC Humoru i Tajemnice Świata. Jako dodatek do nich wydawany był antysemicki Nacjonalista. Prezesem wydawnictwa jest Leszek Bubel, lider PPN.
2006 rok. Czerzetkowicz chce się odwdzięczyć policji za aresztowanie, konfiskatę rzeczy, w tym dysku twardego, którego już nie widzi właściwie prawie okrągły rok i dowiaduje się, że no w końcu się tym dyskiem zajmą, że w końcu go zbadają. Tego typu przygody skłaniają go do tego, że najlepszym sposobem, aby nagłośnić swoją sytuację, będzie udział w wyborach samorządowych. Jednak zarówno Polska Partia Narodowa, jak i Komitet Adama Sąki nie startują. Leszek Bubel wręcz zniechęca do startu w wyborach samorządowych i robi Czerzetkowiczowi no pod górę. Sam Czerzet z dzisiejszej perspektywy mówi o nim, że był hamulcowym i hochsztaplerem. Podejrzewa, że była to osoba celowo zadaniowana, by tworzyć partie narodowe, a potem zduszać je w zarodku, a ludzi podawać do sądu. Był przed nim ostrzegany, ale jako młody, ideowy człowiek musiał się sparzyć, żeby zrozumieć, że nie wkłada się palca w ogień. Co do samego Bubla, to chyba faktycznie coś jest na rzeczy. Przy jego spotach wyborczych słynny protokół 1% to jest absolutnie nic. Typ wklejał swoją twarz nie tylko w Rejtana, ale i w ukrzyżowanego Jezusa. Nagrywał, jak goni Żyda z szablą i wyśpiewywał ajwaj, ajwaj, Polska, nie wasz kraj. Co chyba dość dosadnie mówi o tym, jaki prawdziwy cel miały jego działania i jakich górnych lotów był to człowiek. Dodajmy do tego, że gdy był w programie Młodzież Kontra, wszystkie komitety go zbojkotowały i powiedziały, że nie będą z nim nawet gadać. Oprócz jednego. Oprócz narodowców, którzy powiedzieli mu, że wstydzą się, że jest Polakiem. Młodzież Wszechpolska, proszę. Jest mi wstyd, że pan mówi, że pan jest Polakiem. Jest mi wstyd, że pan tutaj występuje. Nie chcę z panem rozmawiać, bo takich ludzi nie powinno być w telewizji. W ogóle tacy ludzie nie powinni się wypowiadać. Pan powinien skończyć w jakimś wariatkowie. To tak na początek. Po drugie, jest mi podwójnie wstyd, bo mieni się pan narodowcem, a pan nie ma absolutnie z tym nic wspólnego. Był pan cinkciarzem, jak wiadomo, za komuny to była największa agentura. Nie ma pan nic wspólnego z ruchem narodowym. I to, że pan w ogóle mówi o Romanie Dmowskim, to w tym momencie podejrzewam, Roman Dmowski się przewraca w grobie. Jest mogę wstyd już? I w ogóle nie powinniśmy z panem rozmawiać, nie będziemy z panem rozmawiać i najlepiej jakby pan stąd poszedł sobie. Rozumiem. Czerzetkowicz wkurzył się, że Bubel robi wszystko, by nie doszło do startu w wyborach samorządowych, więc postanawia założyć własny komitet. Podlasie XXI wieku. Przeczytajmy o Komitecie Podlasia XXI wieku na stronie komitetu. Komitet Wyborczy Wyborców Podlasia XXI wieku pierwotnie założony został w 2006 roku w ramach kandydowania w wyborach, które odbyły się 12 listopada. Założycielem komitetu był Adam Czerzetkowicz. Następnie KWW Podlasie XXI wieku został reaktywowany w celu kandydowania do przedterminowych wyborów, które odbywały się 20 maja 2007 roku. Obecnie komitet działa pod nazwą Komitet Obywatelski Podlasie XXI wieku i przygotowuje się do kampanii wyborczej do przedterminowych wyborów do Sejmu i Senatu. Komitet powstał jako bunt przeciwko marnocie obecnej klasy politycznej oraz walka o rzeczy, które istnieją tylko w nazwach, jako wolność i sprawiedliwość, nie dla bogatych, ale dla wszystkich obywateli naszego kraju, jakim jest Polska. Dobra, jest 2006 rok, rozpoczyna się wielki wyścig wyborczy. Czerzetkowiczowi udaje się zebrać osoby z różnych, również niestartujących partii kanapowych, w tym Czerniawskiego. Ale okazuje się, że zabrakło jednak paru kandydatów, by zamknąć listy. Wtedy Białystok jest podzielony na 5 stref, w których trzeba zapewnić po 5 osób na listach na strefę. Podlasie XXI wieku ma już 20 kandydatów, ale brakuje wciąż 5, by zapełnić wszystko. Z drugiej strony do wystawienia prezydenta wystarczą 3 strefy.
Ogólnie internet nie jest tak powszechnie dostępny jak dzisiaj i dużo trudniej jest sprawdzić taką informację, jakie warunki trzeba spełnić. Dzisiaj to jest duże zamieszanie, żeby ogarnąć się, jakie warunki trzeba spełnić, aby stać poprawnie zarejestrowanym w PKW, a co dopiero wtedy. Tak czy inaczej, nie wiedząc o tym wszystkim, panowie uprawiają totalną fekaloplastykę, żeby domknąć te listy. Znajdują jeszcze ze dwie osoby i wciąż brak trzech. Zmęczony już tym wszystkim, Czerotkowicz mówi do Czerniawskiego: dawaj mi kogokolwiek, kogo chcesz, byleby nas się nie wypierał. Ja go nawet nie muszę widzieć na oczy. W końcu była to sprawa wyłącznie techniczna. Czerniawski mówi: słuchaj, mam tutaj takiego jednego typa. Po czym podał Adamowi numer z zastrzeżeniem, aby nie wspominać, że ten numer dostał właśnie od niego. Przed wykonaniem telefonu Kononowicz został zaanonsowany Czerzotkowiczowi jako zaradny działacz, który lubi rozwieszać plakaty, rozdawać ulotki. Adam się cieszy, dzwoni więc do niego i słyszy, że Kononowicz już startuje. No to zmieszany Czetet myśli sobie: cholera, spóźniłem się. A tu nagle Konon dodaje, że to nic takiego, bo właściwie od niego też może startować. Adam myśli: typ bredzi, nie może startować z dwóch list naraz. Ale dobra, umówił się, że Krzysiek przyjdzie na spotkanie, to pogadają. No i Krzysiek przyszedł. Oczywiście ze swoją mamusią w chustce i okuli, pachnący pełnią swego domowego zapachu. No cóż, była potrzebna sztuka. Czerzotkowicz zapisał go jako kandydata na radnego. Konon oczywiście domagał się już startu na prezydenta, ale Czerzotkowicz chciał kogoś innego. Konkretnie upatrywał sobie właściciela telewizji i radia JAR. Jednak ten człowiek z powodu swego stanu zdrowia nie dał się namówić, nie chciał już dalej wchodzić w politykę. Terminy gonią, czas ubywa, kandydata na prezydenta brak. Pan Adam miał wtedy 30 lat. Czuł się za młodo, by ubiegać się o taki urząd. A powiedzmy sobie szczerze, w wyborach samorządowych kandydaci na prezydentów miasta są kluczem. To ich się zaprasza do programów, to z nimi są debaty, to ich wizerunek świadczy o wyniku komitetu. No więc co? Zostaje Kononowicz. Nie udało się pozyskać kandydata bogatego, to będą mieli biednego. Przy okazji warto wspomnieć, że Krzysiek opowiadał Czerzotkowiczowi, że niby był posłem z ramienia samoobrony. I znów przypominam, że dostęp do internetu i informacji jest dużo trudniejszy niż dzisiaj. Z drugiej strony samoobrona miała osoby w swoim składzie, które wyglądem i obyciem faktycznie niewiele różniły się od Konona. Nie wierzę w to, że jakiekolwiek gwałty miały miejsce w samoobronie. Nie wierzę, że jakakolwiek seks-afera była w samoobronie. W takim układzie dlaczego ja zostałam ominięta? Więc bajt był niezły. No dobra, czas nas goni, słowo się rzekło, Konon będzie kandydatem na prezydenta. Co dalej? Czerzotkowicz z kumplem przeczesują swoje garderoby, by znaleźć coś, w co można by ubrać kandydata. Niestety, wszystko na Konona za wąskie, a raczej Krzysiek na to za szeroki. Pozostał więc sweterek. No, z jednej strony widać było, że będzie się totalnie odróżniał od pozostałych kandydatów, ale z drugiej strony, przy jego stanowczości i takim szczerym, bojowym nastawieniu, zaczęli dostrzegać w tym jakiś atut. Za doktorem Czerniawskim. Po roku przed wyborami samorządowymi, zakładając Komitet Podlasie XXI wieku, poszukiwaliśmy kandydatów i postanowiliśmy wciągnąć Kononowicza na listę wyborczą. Ponieważ Kononowicz był jedynym chętnym, Adam Czeczetkowicz zgłosił go też w wyborach prezydenckich. Witam bardzo, nazywam się Krzysztof Kononowicz, kandyduję na prezydenta miasta Białostoku. Przez obecne kliki rozkradane są pieniądze. Ludzie niekompetentni, nieuczciwi, którzy dla Białostoku dużo obiecali, a nic nie zrobili, muszą odejść. Kandydując na prezydenta miasta Białostoku z Komitetu XXI wieku, będę uczciwy, sprawiedliwy, będę pomagać wszystkim obywatelom Białostoku. Rozbiję polityczne kliki panujące w Białostoku, które nie szanują osób bezrobotnych, inwalidów i prostych robotników. Dziękuję Państwu.
Pierwszą akcją był transparent z nazwiskiem nieznanego nikomu kandydata, trzymany przed wyjściem z Bazyliki Archikatedralnej w niedzielę, gdy ludzie wychodzili z kościoła. Przypomniałem sobie o naszej niedawnej akcji, kiedy wraz z Adamem Słomką i grupą bezrobotnych opanowaliśmy wejście do budynku TVP na Woronicza. Namówiłem kolegów na odwiedziny budynku białostockiej telewizji TVP. Na portierni strażnik z konsalnetu popadł niemal w histerię. Wszystko filmował Adam. Z tej akcji pochodził nasz pierwszy teledysk Święta Rzecz z podkładem muzycznym grupy White Fist. W jakiej sprawie pan tu przyszedł? Do telewizji Białystok. Ja przyszedł w takiej sprawie, proszę pan, że kandyduję z ramienia Podlasia XXI wieku, a mnie do telewizji nie chcą wpuścić z mojego programu. Przyprowadziłem swoich chłopców też i chcemy zrobić pikietę pod polską, białostocką telewizją w Białymstoku, dlatego że to jest hańba, żeby mnie nie pozwolić wystąpić w polskim telewizji. To jest hańba. Dobra, to może idziemy. Idziemy. Proszę. Ale proszę z aparatem wyjść tam. Nie, pan nie dotyka. Proszę wyjść z aparatem. No, co pan mnie dotyka? Proszę wyjść. Proszę nie dotykać. Ale proszę wyjść, no i koniec. Dlaczego? Dlaczego pan szarpie? Nie szarpie, tylko wypracam sobie. To. Ale pan nie ma prawa. Ale pan nie ma prawa. Proszę pana, ucieszę. Ja się wytłumaczyć. Proszę pana. Kandydat na prezydenta. My jesteśmy ja kandydatami. Ja jestem kandydatem na prezydenta. Dlaczego pan szarpie tego pana? Nie, proszę wyjść. Niech on już raz na to wymieni się. To jest nasza święta rzecz. A chronić naszą krew. To nasza ziemia i nasz kraj. W ramach kampanii mamy kolejne nagranie, w którym Krzysiek jest już kandydatem, ale jeszcze niezbyt znanym i zauważonym. Opowiada on o tym, jak napadnięto jego mamę. Jechać do Adama, bo jestem kandydatem na prezydenta miasta Białostoku. Ale musiałem się zwrócić, bo napad był. Raz policja przyjechała, uciekli bandyci, zwiali. Drugi raz przyjechała, też zwiali bandyci. Ale policja obiecała, że jutro będzie dwa radiowozy nawet i będą się kręcić tutaj. Ale ja jeszcze postanawiam, że uda mi się z matką inwalidką do komendanta wojewódzkiej policji w Białymstoku i skieruję pismo nawet sam jako kandydat do komendy wojewódzkiej policji o przydzielenie mi ochrony i matce z powodu tego, że to nie pierwszy raz to było, się zdało się, bo młodzież za dużo sobie pozwala. Za dużo pije wódki, za dużo pije piwa, za dużo pije alkoholu spożywa. I tylko przychodzą, rozrabiają tutaj starosielca. Czy oni byli pijani dzisiaj? Oni byli w stanie już na spożyciem alkoholu, ale jeszcze uciekli do matki. A czemu akurat państwa zaatakowali? Nie wiem, proszę. Czyżby to kampania wyborcza im stuknęła do głowy i zaczęli może od jakiegoś kandydata? Może i tak, proszę pana. To w tym jest. Czemu akurat teraz? Może i tak. Może im przeszkadzam, że ja kandyduję na prezydenta miasta Białegostoku. Bo może się dowiedzieli się, że... To są ogólne informacje. Rozdałem parę swoje przemówienie dla ludzi. Może poruszenie się zaczęło się dziać, tak jak pan powiedział. Proszę pana, i może z tego powodu, proszę pana, ale ja powiedziałem, że będę kandydować, jestem kandydatem na prezydenta i postanowiłem kandydować i nie popuszczę. Dla młodzieży Lejce, jak trzeba będzie, to młodzież uhamuje tak, że naprawdę zrobię ze wszystkimi porządek. A policję wyprowadzę całkowicie na ulicę i straż miejską. Wszędzie, nie tylko w Starosielcach, bo nie tu policja się krążyć i jeździć, ale po całym mieście Białymstoku będzie nawet. Będzie wszędzie jeździć.
będzie wszystko zrobił ład i porządek. Będzie tak jak trzeba. Starsza młodzież, inwalidzi, pierwszej grupy będą mogli zajść, przejść do kościoła, do sklepu, wszędzie. Nie tylko, żeby byli zaszczepiani przez młodzież, bo to nie jest młodzież. Tak jak pisze w gazecie, że w Gdańsku, dzisiaj w gazecie przeczytałem, w Gdańsku przez młodzież została zgwałcona 14-letnia dziewczynka i się powiesiła się, a ja tego nie dopuszczę, żeby tak się działo się na całym naszej Polsce. Ja w Białymstoku na pewno tego nie dopuszczę i zrobię wszystko, jak będę wygrał wybory na prezydenta i w mojej mocy, że z młodzieżą tak uhamuję, że młodzież będzie naprawdę porządna. Za doktorem Czerniawskim. Nie udało się w TVP Białystok, ale lokalna telewizja IART zezwoliła Kononowiczowi na zaprezentowanie na jej antenie programu wyborczego. Sam o sobie mówi kandydat Podlasia XXI wieku Krzysztof Kononowicz. Nazywam się Kononowicz Krzysztof. Urodziłem się dnia 21 stycznia 1963 roku w Kętrzynie, województwo olsztyńskie. Chcę przedstawić swój życiorys. Ukończyłem zasadniczą szkołę zawodową jako kierowca mechanik. Posiadam swoją posiadłość. Domek drewniany. Mam matkę, mam brata. Tatuś nie żyje, ale tatuś bardzo jest mój bardzo, bardzo zasłużony. Walczył o Warszawę, walczył o Polskę, walczył o Boga, ale nie ma ojca. Odeszedł, jak ja mówię, zmienił miejsce zamieszkania. Jest w niebie teraz. I stamtąd patrzy, jak ja kandyduję na prezydenta miasta Białegostoku. Dziękuję bardzo Państwu. Kandydat Podlasia XXI wieku Krzysztof Kononowicz. Chcę zrobić dla naszego miasta Białegostoku następujące rzeczy. Zlikwidować całkowicie dla młodzieży alkohol, papierosy i narkotyki. Usprawnić w naszym Białymstoku komunikację miejską. Miejską i dalekobieżną. Tak, bo nasza komunikacja jest bardzo, bardzo słaba, bardzo zła. Otworzyć zakłady miejsca pracy dla młodzieży i dla ludzi. Tak, i chcę bardzo, bardzo to zrobić. Usprawnić nasze mieście na całym Podlasiu, żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Żeby starsi ludzie mogli przejść, bo nawet teraz dochodzi do mnie skargi, postulaty, apelują starsi ludzie w podeszłym wieku, że młodzież zaczepia. A ja się nie dziwię się, że młodzież starszych ludzi zaczepia, napadają i tak dalej. Bo młodzież nie ma pracy, nie ma pracy. Zakłady nasze w Białymstoku są rozwalane, zamiast budowane, zamiast usprawnić Białystok, żeby miejsca pracy, tak jak fasty są rozwalone, tak jak mleczarnie tu w Białymstoku, tak jak Spomarz w Starosielcach, tak jak inne zakłady są rozwalane. I chcę też wyprowadzić policję na ulicę. Chcę wyprowadzić policję, żeby policja pilnowała całego naszego porządku, bo od tego jest policja i straż miejska. Od tego oni są. Od tego są oni. Od tego są. A w urzędzie Unii Miejskim będzie ład i porządek. Nie będzie biurokractwa, nie będzie łachmaństwa, tylko naprawdę ludzie będą w zimową porą, będą szykować architekci plany budowy dróg. Plany budowy dróg. Podkreślam jeszcze raz, plany budowy dróg. A na wiosnę wyjdziemy z budową ulic i ulic, bo jakie mamy drogi, jakie mamy. Co się stało się pod Jerzewem, co się stało się. A kierowcy też będą przez policję surowo karani za alkohol, za papierosy, za wszystko. I jeszcze też usprawnię granicę w Kuźnicy i w Obrownikach, że granica między Białorusią a nami będzie naprawdę, naprawdę będzie granica, że nie będzie przemytu ani papierosów, ani narkotyków, ani alkoholu. Dziękuję Państwu.
kandydat Podlasia XXI wieku, Krzysztof Kononowicz. Szanowni Państwo, kandyduję z ramienia Podlasia XXI wieku. Bardzo proszę o danie na mnie głosu. To, co przedstawiłem, swoje postulaty, to ja wszystko uczynię i na mnie warto głosować, bo ja jestem naprawdę człowiekiem uczciwym i sprawiedliwym. Nie tak, że inne partie, inne komitety, inne partie mówią, a nic nie robią, a nic nie zrobili dla miasta Białostoku. A to, co ja powiedziałem, to ja wszystko uczynię, bo jestem człowiekiem wierzącym i praktykującym i wiem, na jakiej zasadzie to zrobić, jak uczynić, jak usprawnić drogi, jak wszystko, jak zlikwidować papierosy, jak wszystko zlikwidować. I bardzo proszę całego miasta Białostoku i całego Podlasia oddać na mnie głos. Dziękuję Państwu. To wystąpienie zostało umieszczone w sieci na zupełnie mi wówczas nieznanym serwisie YouTube. W czwartek poprzedzający termin głosowania otrzymałem wiadomość, że film z Kononowiczem ma już 500 000 wyświetleń. Później do zamieszczenia filmu w internecie przyznawał się nieznany nam wcześniej młody człowiek Oskar Wądołowski. Jednak poza jego oświadczeniem nie ma na to dowodów. W Rewolucjach potrzebne dziwaki napisał wieszcz. Tak nasz Komitet Podlasia XXI wieku składa się z oryginału. Nazwę komitetu zaproponował bezrobotny prawnik Andrzej P., któremu media przypisują udział w terrorystycznym incydencie. A mnie na myśl przychodzi wielki człowiek. Piłsudski dokonywał ekspropriacji carskich pociągów. Zmuszony był też symulować chorobę umysłową. Wybory, wybory, no i po wyborach. Krzysztofie, według sondażowych wyników na razie... No właśnie, i 3,2%. Nie jest pan zaskoczony? Bardzo jestem zaskoczony, że na czwartym miejscu jestem. I z tego się miejsca cieszę się troszeczkę, powiem tak, ale mam nadzieję, że ja wejdę jeszcze wyżej. Bo mnie młodzież bardzo chwali, bardzo ceni tutaj, nawet nie młodzież, ale jak tu... Wypowiadają się do tego, panie, tak. Że nie tylko młodzież, ale i starsze osoby. Ale liczył pan na 300-400% dzisiaj, koleżankom pan powiedział. To taki marny wynik przy takich oczekiwaniach. No, proszę pani, nie każdy może mnie, wie pan, nie zaufał mnie, wie pani, bo te moje pierwsze wybory, jeszcze do nasza taka... Komitet Podlasia 20, ten Czesiskowicz, Adam, on jeszcze młody chłopak, to on nie wiedział jak to zrobić, on do mnie się zgłosił się. Ja już troszeczkę byłem, na jakim to chleb się je, z jakiego pieca, a on mnie tylko tak trochę przedzwonił i tak raptownie zaskoczył mnie. Ja tak, wie pan, troszeczkę wyraziłem zgodę. Ale cieszę się z tego, nawet z tego miejsca się cieszę się, z tego powodu, że ja liczę, że wejdę jeszcze do drugiej tury. Bo młodzież mnie na to wszędzie chwaliła, młodzież mnie leży na młodzieży. Na młodzieży mniej więcej leży. Jeżeli młodzież za mną pociągnie, większa część młodzież zagłosuje za mną, to ja wygram wybory. Wygram. Zobaczycie, że ja będę walczyć jeszcze z Platformą Obywatelską, a ja Platformą Obywatelską pokonam. Bo tam ludzie takie są, że wie pan, ich można rozłożyć na łopatki raz dwa. No to dzisiaj chyba pan nie będzie spać, tylko będzie pan słuchać wyników. Od tego ja mam rzecznika prasowego już, Adam Czeczyszkiewicz. I on słucha wyniki, on wszystko ma komputery, on wszystko tam, bo tam nasze biuro jest wyborcze. I tam my może jutro czy kiedyś się zbierzemy się i tam będziemy słuchać jeszcze raz, bo to tylko taki wynik, jak ja powiem, taki nieoficjalny jeszcze, takie, wie pan, jak to powiedzieć. A pan nie śledzi wyników? Ja? Ja gdzieś chcę troszeczkę odpocząć już z tego. Chcę troszeczkę sobie zrobić pauzę, dam jemu polecenie, że śledź ty jako rzecznik prasowy i to nie powinien ja udzielać informacji, tylko on powinien udzielać informacji. Ja jego jutro jak złapię, daj mu trochę nagany, dlaczego wy tak na mnie bez przerwy nachodzicie. Powinien rzecznik się wypowiadać się w tym wyborach i wszystko. O, ani kandydat. Kandydat już powinien mieć święty spokój na odpoczynek w niedzielę.
A pan głosował dzisiaj? Głosował. Na kogo? Tajemnica? Nie zdradzę? Mówi pan, że liczy pan na głosy młodzieży, a dlaczego? Bo młodzież mnie chwali. Ale za co? Że jak chcę halę zbudować, za to chwali. Jak ja tylko powiem dla młodzieży, okej, mówi. Jak ja mówię, okej. I za co jeszcze? No, że chcę pracę stworzyć dla ich, że żeby nie ujeżdżali za granicę. Za to. Jak ja tylko powiem dla młodzieży, to za mną przepadają. Przepadają. A młodzież tylko gdzie wyjeżdża? Za granicę. A później co z młodzieżą tam robią? Co robią? Powiedz pan sobie, sam pan wiecie, redaktorzy, co wyrabiał z naszą młodzieżą. Nie tylko w Białostocku, Podlasku, ale i na całej Polsce, co każdy wyjedzie. To ja słyszę w mediach, w telewizorze, i w gazecie, czy kurierze kupuje. Tam zabita, tam zabity, tam zabity, tam paszport zabrany, tam to nie może wrócić do Polski. To tak powinno być? Nie. To nie jest po mojemu, proszę pana. Mój ojciec walczył za Polskę, za Boga walczył. Był sybirakiem w Armii Krajowej, zasłużony był. Tak samo ja chcę pokazać dla Białegostoku, że ja jestem uczciwy, bo naprawdę jestem uczciwy, nie pijącym alkoholu, od maleńkiego dziecka. I proszę pana, chcę naprawdę zrobić. Tu założyłem, jeszcze tato żył w 2003 roku, w 2002-2003 roku założyłem kanalizację. Na szkolnej ulicy byłem przewodniczącym Komitetu Kanalizacji. Sam się podjąłem ten założyć komitet, sam się ludzie przystąpili do tego komitetu, założyli gaz i wszystko jest normalnie, ulica u nas uzbrojona. Krzysiek otrzymał 1,89%, zajmując drugie miejsce od końca. Przeskoczył jedynie Tomasza Gana Samoobrony, który chciał budować lotnisko w Białymstoku, a przegrał z gościem w tureckim swetrze. Ta historia nie kończy się w tym punkcie, ta historia tutaj tak naprawdę dopiero się zaczyna. Co robił potem Hononowicz? Co się działo z Podlasiem XXI wieku? O tym już w kolejnym odcinku Pradziejów Uniwersum. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Posłowie. Chciałem przede wszystkim zaznaczyć to, że sposób, w jaki Krzysiek znalazł się na YouTubie, czyli prawdopodobnie, prawda, tutaj przez Oskara Wądołowskiego, wybitnie dowodzi temu, że sam Czeczetkowicz i Czerniawski nie planowali dla Krzyśka aż tak dużej kariery, a w przyszłości to właśnie oni będą wytykani jako ci, którzy zrobili z niego bardzo kontrowersyjną gwiazdę, tak to nazwijmy. Drugą sprawą jest to, że Podlasie XXI wieku uzyskało naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę, jak prasa szybko zainteresowała się tym komitetem i jego kandydatami. I nie chodzi tutaj wcale o samego Krzyśka. Przytoczmy parę przykładów. Andrzej Pochylski, który pełnił coś w stylu roli skarbnika, podłożył i zdetonował bombę pod salonem Toyoty w Białymstoku w październiku 2002 roku. I dlatego, jak powiedziała nam Bożena Kiszło, szefowa prokuratury rejonowej Białystok Południe, przedstawiono mu zarzuty zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób. Niepoczytalny, Pochylskiemu się upiekło. Prokuratura umorzyła przeciwko niemu postępowanie ze względu na niepoczytalność. We wrześniu 2003 roku do sądu trafił wniosek o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym i w październiku 2003 roku zapadło orzeczenie sądu zgodne z wnioskiem prokuratury. Sąd zamknął pana Andrzeja P. w zakładzie zamkniętym w Choroszczy, gdzie przebywał aż do połowy grudnia. Wydział wykonawczy sądu rejonowego pozwolił mu wyjść na wolność, wyjaśnia sędzia Antoni Tokarzewski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Białymstoku. Krzysztof Kononowicz, kandydat na prezydenta Białegostoku, jest najwyraźniej tymi informacjami zaskoczony. Znam Andrzeja Pochylskiego, ale pierwszy raz słyszę o jego kłopotach. Wszystko wie mój rzecznik, pan Czeczetkowicz, i z nim się kontaktujcie, mówi. Wywołany Adam Czeczetkowicz to członek Polskiej Partii Narodowej, któremu białostocka prokuratura postawiła zarzuty o szerzenie nienawiści na tle narodowościowym i znieważanie Żydów. Rzecz dotyczy m.in. plakatów, nalepek, czasopism, stron internetowych z takimi treściami. Sprawa jest w toku. Wyrzuty są wyssane z palca.
To jakaś manipulacja, mówi. Pytany o Pochylskiego i jego kłopoty z prawem, Czerzotkowicz dziwi się. Pierwszy raz słyszę o jakichś zarzutach względem pana Andrzeja Pochylskiego. Coraz to ciekawsze informacje do nas docierają. Nic też nigdy nie słyszałem o tym, żeby miał problemy ze zdrowiem psychicznym, mówi Adam Czerzotkowicz. Kandydatów sprawdzamy, ale o tym nie wiedzieliśmy. Nic takiego nie wpłynęło. Ja go poznałem przed wyborami. To mogą być przecież tylko plotki. Musimy najpierw to potwierdzić. Nam przecież nie chodzi o to, żeby wystawić byle kogo. Byle gdzie, mówił nam w środę wieczorem Czerzotkowicz. Wczoraj już zmienił zdanie. Nie interesuje mnie jego przeszłość. Po co mi to? Mam przecież dużo swoich spraw. Nie wie też, gdzie podział się Andrzej Pochylski, z którym nie udało nam się skontaktować, a szukaliśmy go pod kilkoma adresami. Artykuł radny za krat Gazety Współczesnej. Tuż przed wyborami samorządowymi skrajnie prawicowy polityk z Białegostoku, Adam Czerzotkowicz, zaczyna kampanię. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie ciążące na nim zarzuty prokuratorskie. W czarnej bluzie dyżuruje na rogu ulic Sienkiewicza i rynku Kościuszki w Białymstoku, rozdając przechodniom ulotki. Skarży się w nich na prześladowanie i szykany na tle politycznym. Za bezprawne uważa najście policji na lokal jego partii, konfiskatę legitymacji członkowskich i broszur, przeszukanie w domu, w końcu zabezpieczenie dysku komputera, którego do dziś nie odzyskał. To jest zwykła kradzież. Właśnie dostałem list z ABW, że dopiero teraz, po roku będą sprawdzać mój komputer, mówi Czerzotkowicz. Postawili mi zarzuty, a teraz co, szukają na nie potwierdzenia? To jakiś burdel na kółkach. Prowokacja polityczna. Zdaniem prokuratury Adam Czerzotkowicz i jego narzeczona Katarzyna N. nawoływali do nienawiści na tle różnic narodowościowych. 30-letni polityk, wcześniej związany z Młodzieżą Wszechpolską, a w wyborach parlamentarnych przed rokiem startujący pod szyldem Polskiej Partii Narodowej, jest też liderem nacjonalistycznego zespołu RPOI i twórcą obraźliwej strony internetowej. W toku śledztwa okazało się, że podejrzani zamieszczali karalne treści na plakatach, ulotkach i w internecie oraz kolportowali czasopismo Front Prawdy. 12 czerwca obydwoje przesłuchał prokurator. Przedstawione im zarzuty dotyczą nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym oraz znieważenie z powodu przynależności narodowej. Czerzotkowicz i jego narzeczona nie przyznali się. Zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe i zakaz opuszczenia kraju, zatrzymano im paszporty. Prokuratura dotarła też do dwóch innych wydawnictw, z którymi są związani, ABC Humoru i Tajemnice Świata. Jako dodatek do nich wydawany był antysemicki Nacjonalista. Prezesem wydawnictwa jest Leszek Bubel, lider PPN. Dwa tygodnie temu postawiono mu identyczne zarzuty. Adam Czerzotkowicz zapowiada, że jest zmuszony wystartować w wyborach. Co na to prawo? Osoba karana lub przeciwko której toczy się postępowanie karne może kandydować. Jednak osoba, która będąc już radnym zostanie skazana prawomocnym orzeczeniem, traci mandat. Wyjaśnia dr Jarosław Matwiejuk, konstytucjonalista. Krzysiek w swoim programie zapowiadał m.in. uszczelnienie granicy z Białorusią. Najprawdopodobniej zapomniał, że stamtąd wywodzą się jego korzenie, gdyż nazwisko Kononowicz jest typowo wschodnim nazwiskiem, bardzo popularnym na Białorusi i pochodzi od słowa konon, czyli stożek. Zarówno rodzina jego matki, jak i rodzina jego ojca była bardzo mocno związana z terenami, które dzisiaj nazywamy Białorusią, ale nawet jak jeszcze tej Białorusi tam nie było, to i tak była tam ta bardzo charakterystyczna odrębność kulturowa, związana mocno z prawosławiem, czasem z grekokatolicyzmem. Jego ojciec prawdopodobnie sam w ogóle był prawosławny. Kononowicze dostali się na ziemie polskie, konkretnie tam do Kętrzyna, w ostatniej fali repatriacji i mało by brakowało, aby ich przyszłość była związana na zawsze z Białorusią. Warto też dodać, że te wybory na prezydenta miasta Białegostoku, do którego startował Kononowicz, były faktycznie wielką szansą, ponieważ dotychczasowy prezydent miasta po prostu uchodził ze stanowiska. Zazwyczaj kandydaci jako pretendenci muszą mierzyć się z kimś, kto już od dłuższego czasu jest burmistrzem, prezydentem miasta, który ma wypracowaną markę, ludzie są do niego przyzwyczajeni, liczne imprezy, liczne wydarzenia kulturalne wypromowały jego twarz, jego wizerunek, jego osobowość i z tym wszystkim musi się zmierzyć kandydat.
A tutaj mieliśmy sytuację, że właściwie tron jest pusty, a wszyscy kandydaci muszą rywalizować między wizerunkiem i rozpoznawalnością tylko między sobą. Więc szanse na uzyskanie takiego stołka są nieco wyższe.